Ojcze, ja modlę się o otwarte umysły. Otwarte umysły na to słowo. Skoncentrowane umysły. Ja przeklinam teraz wszelkie duchy zamieszania, zamętu, wszelki chaos, wszelką dekoncentrację. Odpycham to od każdego umysłu na tym miejscu. Ja zabezpieczam to słowo, które będzie teraz głoszone i mówię, że zły nic nie ukradnie i to słowo wyda owoc. Amen. Przyjaciele, ja chciałbym dzisiaj kontynuować temat, o którym 6 tygodni temu mówiła Agata, kiedy mówiła o etapach dojrzałości. Chciałbym powiedzieć dzisiaj o tym, co charakteryzuje poszczególne etapy dojrzałości. I celem tego dzisiejszego nauczania, to będzie prorocze nauczanie, jest precyzyjne postawienie diagnozy. Dzisiaj nie będę koncentrował się na rozwiązaniu, bo rozwiązanie jest szerokie. Rozwiązaniem jest wzięcie na poważnie całego cyklu o charakterze Bożym, całego cyklu o życiu w wierze. To jest jakby rozwiązanie. Natomiast zależy mi dzisiaj, żeby precyzyjnie nazwać, co, jakie konkretne zachowania, działania towarzyszą poszczególnym etapom rozwoju. Nie chcę, żebyśmy się tutaj trzymali kurczowo, ile tych etapów rozwoju jest, czy 3, czy 4, czy 5, wiecie, to jest tak, nastolatek to jest ktoś, kto ma 12 lat i kto ma 17 lat, tak? Nadal mówimy, że jest to nastolatek, ale jego rozwój jest zupełnie inny. Ja dzisiaj na potrzeby tego słowa będę mówił o 5 etapach dojrzałości i na nich się będę koncentrował. Zależy mi na tym, tak, żeby jakby uwydatnić różnice, które są pomiędzy poszczególnymi etapami. I teraz tak, nie każda cecha, którą wymienię i która będzie przypisana, czy zachowanie, bo to nie tylko cecha, tak, ale też jakby zachowania, sposób myślenia, sposób funkcjonowania, jest to, są elementy dojrzałości, musi wystąpić u każdego, kto jest na danym etapie. Nie każda, ale jeśli ktoś z was rozpozna w sobie te dominujące, tak, to będzie mu łatwiej zrozumieć, bo zależy mi na tym, żeby każdy mógł precyzyjnie określić, w jakim jest miejscu, tak, żeby określić jakby dalszą drogę rozwoju, żeby gdzieś nie żyć mrzonką w tych obszarach. Dobrze, więc pierwszy etap dojrzałości to jest niemowlę. Czwarta księga Mojżeszowa, 11-13. Czy ja począłem ten lud? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie? Nieś go na łonie swoim, jak piastun nosi niemowlę. Każde niemowlę, każde, potrzebuje piastuna. Potrzebuje lidera. Niemowlę potrzebuje opiekuna, który będzie go nosił. To prorocze nauczanie, także bierzcie, czytajcie te rzeczy, o których mówię do was, czytajcie je w duchu. Potrzebuje lidera. Niemowlę potrzebuje tego opiekuna, potrzebuje tego piastuna, aby się prawidłowo rozwijać. We właściwym kierunku, we właściwym czasie, aby nie było żadnych wynadużeń. Bo jeśli niemowlę nie będzie, znaczy będzie rozwijać się bez swojego lidera, to jest takie ryzyko, że będzie opóźnione w rozwoju, że będzie wykrzywione. I jak popatrzycie na to kompleksowo, to wszystko jest spójne. Po to też jest Kościół, po to są też urzędy Boże, które mają doprowadzić człowieka do tego, aby był silną jednostką, tak naprawdę samodzielną jednostką bojową w wierze, kompletną. To wszystko jest spójne. Ale nie możemy o tym zapominać. Tak? Kiedy głosimy Ewangelię, to jest, często też o tym mówimy, jak głosimy Ewangelię, nie zostajemy na tym etapie, że człowiek zostaje przyprowadzony do Jezusa. On zostaje przyprowadzony do Jezusa, ale zajmujemy się nim jako piastuni, jako opiekunowie, jako liderzy. Mówimy, przyjdź do nas, tak? Bo nie chcemy, żebyś był opóźniony czy wykrzywiony w swoim rozwoju. Psalm 8:3. Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc, na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić
wroga i mściciela. Przyjaciele, bardzo ważna rzecz. Moc dostępna jest już dla niemowląt. Moc, tak? Moc nie świadczy o dojrzałości człowieka. Przejawy mocy, tak, nie świadczą o dojrzałości jakiegokolwiek człowieka. Kiedy narodziliśmy się na nowo, każdy z nas otrzymał władzę, tak? Kiedy przyjęliśmy tak zwany chrzest Duchem Świętym, zostaliśmy przyobleczeni mocą z wysokości. I teraz to, co bardzo ważne, bo często jest popełniany błąd w tym zakresie, to, że człowiek prezentuje moc, uwalnia chorych, nie czyni go jeszcze dojrzałym, bo to są w ogóle odrębne rzeczy. To są odrębne parafie. Władza i moc, a dojrzałość to są odrębne rzeczy. Władza jest natychmiast, od momentu nowego narodzenia, tak? Moc też może być natychmiast, jeśli człowiek przyjmie przez wiarę, tak? Ten tak zwany chrzest Duchem Świętym. Natomiast to w ogóle nie świadczy o dojrzałości. Dzisiaj mówimy o dojrzałości. Ewangelia Mateusza 21:16. Czy nigdzie nie czytaliście? Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę. To, co wyróżnia niemowlaków, to pierwsza miłość. To jest szczere uwielbienie i szczere głoszenie świadectwa o Jezusie. I to jest bardzo prawdziwe, bo tak jak prawdziwe było spotkanie z Jezusem i tak jak prawdziwy był ten moment nowego narodzenia, On zostawia trwały ślad. To, że człowiek jest zaangażowany w uwielbienie czy w głoszenie Ewangelii, to też nie świadczy o tym, że człowiek jest dojrzały. On spotkał Jezusa, narodził się na nowo. To co innego ma robić? Pierwsza miłość, wyszedł z totalnego miejsca porażki, miejsca śmierci. Narodził się na nowo, ale to nie oznacza, że jest dojrzały. I często u niemowlaków to zaangażowanie, które jest widoczne, tak, ono jest jeszcze emocjonalne, tak? Dlaczego? Bo niemowlak nie ma jeszcze sztywnego kręgosłupa. I co? Główka mu opada. Główka mu leci. Jak się niemowlaka trzyma, tak, to trzeba zabezpieczyć jego głowę. Bo mu opada. Bo kręgosłup jest wiotki. Lider powinien to wiedzieć. Powinien to wiedzieć, tak? Więc powtórzę, to, że ktoś jest zaangażowany w uwielbienie, bo często tak się postrzega, że ktoś, on tak pięknie uwielbia, super, no jak ma żyć? Żyjemy w ogóle uwielbieniem, tak? Głosimy Ewangelię. Ale to nie świadczy o dojrzałości danego człowieka. 1 Koryntian 3:1. I ja, bracia, nie mogę mówić do was jak do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Niemowlęta są cielesne, nie są rozwinięte duchowo. Są cielesne jeszcze, tak? Są na początku swojej drogi rozwoju. Niemowlak nie jest od razu mega jak dojrzały. Nie, jest cielesny. Cielesny. Zaczynają się pierwsze fazy jego rozwoju, czyli z tego ducha zaczyna brać do swojej duszy, zaczyna zmieniać ją, tak? Bo duch jest mocny, no bo co? Duch jest zjednoczony z Duchem Świętym, więc jest mocny. Tutaj nie zachodzą żadne procesy, ale dusza musi się zmienić. I teraz człowiek komunikuje się ze światem, nie za pomocą swojego odrodzonego ducha. Człowiek, to wiemy doskonale, komunikuje się ze światem za pomocą swojej duszy i za pomocą swojego ciała, tak? W ten sposób komunikujemy się z tym, co się tutaj nazywa dzisiaj. I teraz to, co jest bardzo ważne. Odbiór i postrzeganie człowieka zawsze będą związane z jego duszą. Zawsze. Ducha mamy świetnego wszyscy. Świętego i świetnego. Wszyscy. Ale to, jak nas będą odbierali na tym świecie, tak?
to, czyli nasz odbiór i nasze postrzeganie jest związane z duszą. Jeśli dusza jest chora, to przekaz jest mocno osłabiony, a wpływ znikomy. Nie wyłączamy tego, co ponadnaturalne, absolutnie. Zawsze ponadnaturalne działanie Ducha Świętego wykona swoją pracę. Ale przez to, że na froncie staje dusza człowieka, więc jeśli ona jest chora, tak, to ona powoduje, że wpływ jest mniejszy niż mógłby być. A przekaz jest mocno osłabiony. Bo człowiek, który to odbiera, nie ma odrodzonego ducha i on widzi te połaprane elementy duszy człowieka. I na tym się koncentruje. Coś wam powiem. Musimy mieć świadomość, generalnie, musimy mieć świadomość, że w większości do Jezusa w pierwszej kolejności, nie mówię, że wszyscy, ale w większości, przychodzą ludzie, którzy mieli duże problemy ze swoim życiem. Oni najbardziej pragną zmiany, oni są świadomi, że potrzebują i oni przychodzą. Ci, którzy mieli największe problemy i ci, których dusze były najbardziej popaprane. Oni przychodzą w pierwszej kolejności. Teraz tak, jak powiedziałem, nie mówię, że dotyczy to wszystkich, ale zdecydowanej większości. I teraz stan duszy takiego człowieka jest często fatalny. I on się rodzi na nowo. Tak? Jest zbawiony. Już jest w niebie, jego duch posadowiony. Jest zjednoczony z Duchem Świętym. Ale dusza się nie zmieniła. W takim stanie, jakim była, takim jest, tak? I często, przyjaciele, bo to prorocze słowo, chciałbym, żebyście głęboko w tym zanurkowali. Często ta dusza jest poniżej przeciętnej światowej. Pracuję zawodowo. Mam kontakt z różnymi ludźmi. To są ludzie niezbawieni. To są ludzie, którzy siedzą w grzechach. Ja nie o tym mówię. Ale mówię o tym, że ich dusze często nie mają tych problemów, które mają niemowlaki po tym, jak rodzą się w Kościele. Bo inne jest ich miejsce jakby startu w zakresie popaprania ich duszy. I teraz ta dusza człowieka, ta dusza tego niemowlaka nie zrobi wrażenia, jeśli jest popaprana, nie zrobi wrażenia na człowieku ze świata, którego dusza jest dużo bardziej stabilna. Powiedziałem, ja nie wyłączam elementu ponadnaturalnego, bo on jest. Ale odbiór każdego z nas zawsze będzie przez pryzmat naszej duszy. Jak my się zachowujemy, czy my pajacujemy, czy my jesteśmy w ogóle, będzie. I człowiek się zablokuje i może nie dojść do utrzymania tej ponadnaturalnej informacji. Jedno jest pewne. Każdy nowonarodzony człowiek, każdy bez wyjątku, musi przejść przez okres niemowlaka. I to nie chodzi o to, że to jest coś złego. Chodzi o to, żeby się na tym nie zatrzymać. Nie zatrzymać się na tym, dlatego że są przejawy mocy, bo niemowlak prezentuje moc, dlatego że niemowlak może uwielbiać Boga szczerze i dlatego że może fajnie głosić Ewangelię. To będzie nadal niemowlak zgodnie z tym, co powiedziałem. Hebrajczyków 5:13. Każdy bowiem, kto się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Tym, co ma osiągnąć niemowlę, w ogóle niemowlę, w zakresie swojego rozwoju, to, żeby nie robić kupy w gacie, tak? Czego wymagamy od dziecka? Nie rób kupy w gacie, fajnie by było, jakbyś nie robił kupy w pieluchę, jakby się udało nauczyć się, żebyś robił kupę do nocnika. I to musimy zrozumieć, wszyscy w Kościele, bo to nie chodzi tylko o niemowlaka. Do niemowlaka nie możesz powiedzieć, ugotuj rosół dzisiaj. Ugotuj rosół. Nie, bo jeśli ktoś dalej w rozwoju powie ugotuj rosół, to jest zaburzony. Niemowlak. Podchodzi piastun, lider, do niemowlaka, bierze go za rączki, mówi chodź, tu jest nocniczek, tu siadamy i kiedy czuje, że ci coś naciska, tu robimy kubkę, trzyma go za rączki i mówi i uczy go. I to są Himalaje rozwoju niemowlaka. Nie oczekujemy więcej.
To ważne, bo to dotyczy całego Kościoła. Bo kiedy mówię o niemowlaku, nie chodzi tylko i wyłącznie o niemowlaka, tylko chodzi również tych, którzy koncentrują się z niemowlakiem i muszą to odpowiednio widzieć i muszą to rozumieć. Więc niemowlę ma nauczyć się komunikować swoje potrzeby i nie robić w gadzie. To są podstawowe rzeczy, które ma zrobić na etapie swojego rozwoju. Tak? Wiemy, że może prezentować moc, wiemy, że może głosić Ewangelię, on to wszystko może robić, ale w zakresie swojego rozwoju komunikuje swoje potrzeby i nie robi w gacie. 1 Piotra 2:2. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście nie wzrastali ku zbawieniu. I teraz duchowe niemowlę, choć samo jeszcze niewiele może, musi natomiast określić, czego w życiu chce. To jest ta różnica pomiędzy tym takim niemowlakiem fizycznym, cielesnym. Musi określić, musi zadeklarować i ukierunkować, tak? Czy chce iść za prawdą i czy chce się poddać pod opiekę lidera, opiekuna, piastuna. Musi to zadeklarować, tak? Opiekuna, który będzie po prostu prowadził do wzrostu bez niepotrzebnych potknięć. I to jest pierwsza faza dojrzałości. Niemowlę. Najważniejsze rzeczy. Niemowlę prezentuje moc. Niemowlę głosi Ewangelię, uwielbia, ale w zakresie dojrzałości zaczyna dopiero pracę nad swoją duszą. Tak? Duch jest zbawiony, jest zjednoczona z Duchem Świętym, ale jeśli chodzi o dojrzałość, to jest dopiero początek drogi. Drugi etap rozwoju, który możemy wyróżnić, to są dzieci. 1 Samuela 20:21. Potem wyślę pachole i powiem mu: idź, znajdź strzały. Jeżeli powiem do pacholęcia: strzały są tu bliżej od ciebie, przynieś je. Dziecko zaczyna otrzymywać zadania do wykonania. Ale one są adekwatne do jej rozwoju i dziecko nie ma prawa głosu w zakresie tych zadań. Nie ma dyskusji rodzica czy kogokolwiek, kto jest wyżej z dzieckiem. Idź, przynieś strzałę, posprzątaj pokój, wyrzuć śmieci, przepakuj zmywarkę. To są proste komunikaty i tu nie ma miejsca jakby na rozmowę, czyli dochodzi tutaj do działania na wyznaczonych przez rodzica, czy lidera, na wyznaczonym przez rodzica odcinku, bez prawa głosu. To nie dziecko decyduje o tym, na jakim odcinku działa, tylko opiekun lub rodzic wyznacza ten kierunek i daje pierwsze zadanie. Izajasza 17:6. Koroną starców są synowie synów, a chlubą dzieci są ich ojcowie. I teraz, to bardzo fajne jest. Dzieci, które się prawidłowo rozwijają, dzieci, są wpatrzone w ich ojców i się nimi chlubią. Są wpatrzone na maksa, w 100%. Uwielbiam przykład, jak patrzę sobie, Piotrka Banasiewicza i jego synów. Widać tutaj taką zdrową relację ojcowsko-synowską, tak? We wszystkim go naśladują. Rapują jak on, głoszą jak on, miny robią jak on, zachowują się jak on. To jest słodkie, tak? Słodkie, piękne i prawidłowe, jeśli chodzi o dzieci, tak? O dzieci. I teraz dlaczego to generalnie jest ważne, bo wśród takich dzieci nie jest jeszcze wykształcona prawidłowa tożsamość. Ona jeszcze nie jest. Są pod silnym autorytetem rodzica, tak? Zobaczcie, mówię jako o tym proroczo. Kiedy dziecko, duchowe dziecko, wychodzi ewangelizować i jest wpatrzone w swojego rodzica, to jest naturalne,
że zaczyna ewangelizować dokładnie tak samo. I nie chodzi mi teraz o to, bo to, co ma być w ewangelizacji, zawsze będzie takie samo, tak, co podajemy. Chodzi mi jakby o sformułowania, o zachowania, o minę. To jest normalne. To nie jest nic niezdrowego. To jest dziecko wpatrzone w rodzica, które bierze i powtarza za nim. Dziecko duchowe, jak zaczyna prorokować i wychodzi i prorokuje, to tak naprawdę czasami jest nieświadome, że powtarza to, co rodzic powiedział tydzień temu, godzinę temu, że to nie do końca jest, ale powtarza, żyje tym. Gdzieś tam coś zaczyna rozpoznawać, tak? Ale wpatrzenie w rodzica powoduje, że tak naprawdę jest jakimś takim przedłużeniem ręki tego rodzica. I to jest u dzieci, to jest bardzo normalne. I to musimy to widzieć i musimy to normalnie nazywać, tak? Że to są pewne rodzaju kopie. I to cały czas chodzi o to, że po to jest rozwój, po to są poszczególne etapy dojrzałości, że się człowiek jakby nie zatrzymuje na danym etapie, tak? Ale chodzi o to, że jeśli tak widzi, to jest prawidłowe. To jest prawidłowe. I teraz wraz z kolejnymi stadiami rozwoju będzie się ten proces zmieniał. Izajasza 40:30. Młodzieńcy ustają i mleją, a pacholęta potykają się i upadają. Niestety dzieci, które zaczynają robić się coraz starsze, nie chcę generalizować, tak? Mówimy tutaj o pewnych jakby trendach, które są widoczne. Absolutnie dotyczy to wszystkich dzieci, tak? Zaczynają być ciekawe otaczającego ich świata. Zaczynają wpychać paluchy w gniazda, tak? A co tam jest? No tak, tam tata mówił, żeby nie wsadzać, ale jestem bardzo ciekawy. Wiecie, w kościele zaczyna wyglądać tak. O, poszerzę się. Poszerzę się. Dlaczego mam słuchać tylko ich nauczeń? Mówi taki wąski? W XXI wieku? Jak jest tyle nauczeń? Nie, właśnie nie. Pojadę, posłucham, on uważa inaczej, przeanalizuje argumenty i zobaczymy. Dziecko. Typowe dziecko. Pacholęta, czyli dzieci, miewają więc problem z buntem i z grzechem. Nie są już tak bardzo cieleśni, jak niemowlaki, ale jeszcze są cieleśni. Bo ten proces jest powolny i tak naprawdę to rozumienie i ta dusza zaczynają się zmieniać, tak? Zaczyna się to gdzieś tam już przez nich przejawiać, ale w większości mają jeszcze problemy z grzechem, buntem, z cielesnością, tylko tak jak powiedziałem, z różną intensywnością. Zresztą o zmaganiach z grzechem u dzieci pisał też Jan. W 1 Jana 2,1 czytamy: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Jakby nie grzeszyli dzieci, to by tego nie pisał, tak? W związku z tym, że widział, że grzeszą i że tak jest, że jest taka przypadłość, pomimo, że grzech nie panuje, znamy doktrynę, tak? Grzech nie panuje nad żadnym człowiekiem narodzonym z Bożego Ducha. Ale kiedy? Wtedy, kiedy jest posłusznie prawdy, absolutnie, tak? Kiedy jest posłuszny prawdzie i wzrasta prawidłowo. Praktyka, dzisiaj się na tym koncentruję, jest taka, że sporo dzieci niestety ma problem z buntem i z grzechem. Są po prostu na nie podatni. I wiecie, to co powiedziałem wcześniej przy niemowlakach. Ten kręgosłup, on już nie jest tak wiotki, że główka nie opada, nie? Ale jeszcze jest słaby. To nie jest jeszcze silny kręgosłup. Nie. Jeszcze nie. Dzieci są co do zasady są skoncentrowane na sobie. I to, co wszystko mówię, to jest prawidłowe. Bo to dotyczy danego etapu. Dziecko będzie się koncentrowało na sobie. Ja, moje, o mnie, dla mnie, przeze mnie, to się przejawia przez toki myślowe dziecka, tak? Nie widzi szerokiej perspektywy. Nie zabieraj mi moich zabawek z piaskownicy. To moja piaskownica i moje zabawki. Tutaj widzę wąsko, widzę ten piasek i tą koparkę. Nie widzę dalej. Coś wam powiem. Wiedza nie świadczy o dojrzałości. Nie świadczy. Julia
miał teraz egzaminy ośmioklasisty. W wielu miejscach jego wiedza jest dużo bardziej szczegółowa niż moja. Nawet na poziomie ósmej klasy. Ale to nie czyni jego rodzicem, a mnie dzieckiem. To nie zmieniło naszych ról. To nie zmieniło naszych relacji, że nie pamiętam już jakiegoś wykresu z fizyki. To nadal ja jestem ojciec, a on jest syn. I teraz tak. To, że jakieś dziecko, duchowe dziecko, jest oczytane lub osłuchane i ma wiedzę, to nie zmienia faktu, że to nadal dziecko, ale oczytane. Taką ma cechę. Ma więcej wiedzy. Ale to nadal dziecko. Wiedza nie zmienia jego pozycji. Nie usługujemy ludziom w Królestwie wiedzą. Nie usługujemy ludziom w Królestwie wiedzą. Wiedza to jest za mało. Wiedza to nie jest mądrość, tak? Wiemy o tym doskonale. A do manifestowania mądrości potrzeba już rozwoju i dojrzałości człowieka. Do tego, aby ją manifestować. Tak? Stąd przyrównanie do siwego włosa. Albo brody. Wiedza to nie mądrość. I teraz chcę wam coś powiedzieć. Nie da się zastosować czyjejś mądrości. Jak będziesz chciał zastosować czyjąś mądrość, bo to tak ładnie się o tym mówi, to będziesz tak naprawdę chciał zastosować jakąś wiedzę. Jakąś wiedzę, którą zdobyłeś. Dam wam przykład. Myślę, że mogę to powiedzieć, bo Rafał sam ostatnio składał jakby świadectwo. Nie jesteśmy metodystami, tak? Nie usługujemy metodami. Usługujemy prawdami Bożymi, dostosowanymi do sytuacji w oparciu o potrzebę i o prowadzenie jakby Ducha Świętego, ale nie metodystami. Nie robimy sobie katalogu zachowania, jak A to B, jak tak zawsze, bo to tak nie działa. Jak spotkałem się z Rafałem jakiś czas temu o tym, co mówił, i tak jak mówił, że intelektualizm był problemem w jego życiu, to powiedziałem mu, żeby spalił książki. Powiedziałem, wyrzuć je i spalił. Bo wiedziałem, że to musi być radykalne i że w jego przypadku to jest potrzebne. Ale teraz, gdyby ktoś zrobił sobie teraz notatkę i powiedział, w takiej sytuacji, jak ktoś ma, mówimy, spal książki. I chciałby w innym przypadku odtworzyć wiedzę, to prawdopodobnie by przestrzelił. Bo nie da się wziąć samej metody, samej wiedzy. Bo jak się spotkam z kimś innym, a będzie lej i leser, to powiem mu, masz czytać książki. Te, które 3 minuty temu powiedziałem, żeby je schował lub spalił. A ty masz je czytać. To ma być twoje rozwiązanie. Nie jesteśmy metodystami, nie usługujemy wiedzą. Usługujemy mądrością. I teraz uwalnianie mądrości jest uzależnione od rozwoju człowieka, który uwalnia. No jest uzależnione. Bo teraz ty jesteś generatorem tej mądrości. Masz tą wiedzę, masz Ducha Świętego. Tak jak się odczytałeś, kim jesteś w Królestwie i zgodnie z tym ta mądrość wraz z twoim rozwojem będzie się przejawiała. Efezjan 6:1. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Duża grupa dzieci zaczyna dojrzewać i nie chce być posłuszna we wszystkim swoim rodzicom duchowym. Wiecie, co się dzieje z dziećmi, jak dorastają? Stają się coraz silniejsze. Ich ciała rosną. Zaczynają przypominać rodziców, tak? Już nie jestem ten, co tam mi zadzałeś i kazałeś mi robić na nocniczek, tak? Już jestem równy prawie tobą wzrostem, tak? Już jestem, jest moc, jest power, fire!
Paweł. No to wszystko jest, nie? I teraz, wiesz, a, to ja już jestem taki kozak, to co tam będziesz mi tam mówił? Mówię o pewnych tendencjach. Bo to wszystko można ogarnąć. Będąc świadomymi, trzymając to wszystko w kupie. To nie musi zadziać. To są pewne tendencje, które występują, jeśli, tak, człowiek nie wzrasta prawidłowo. Bo dzieciom zaczyna się wydawać, że mogą wiedzieć lepiej, tak? Ale Paweł jednak mówi tutaj, słuchaj lidera, wytrwaj w tym do końca. Wytrwaj w tym. Słuchaj. Już go przerosłeś o 2 cm wzrostu. Ale jeszcze go słuchaj. Jeszcze go słuchaj. Bo dojrzałość twoja za tym nie idzie, bo jeszcze jesteś w swoich młodzieńczych zapędach. Pierwsza Mojżeszowa, 33:13. Pan mój wie, że dzieci są jeszcze wątłe. Dzieci nie nadają się na regularnych wojowników. Na to, aby ich na stałe wysłać na front. Oni mogą toczyć pojedyncze bitwy i powinny toczyć. Powinny się ćwiczyć. Jak we wszystkim powinniśmy się ćwiczyć, tak? Dziecko krok po kroku wychodzi, toczy bitwę, czyni się coraz lepszym, ale nie idzie bez tego przygotowania, bez tych faz rozwoju na front. Najpierw musi co? Jeść. Jeść, nabrać siły. Mówię cały czas proroczo. Wdrożyć podstawy chrześcijańskiej nauki, nie posłuchać, wdrożyć, zjeść to, przerzuć, przeżyć fundamenty wiary, tak? Nakarmić się, zbudować się i stopniowo wychodzić jakby na regularny front. Ale nie leci na front tylko dlatego, że jest ochrzczone Duchem Świętym, tak? Ma moc, guzik wie, idzie na stały front, w łeb dostanie. Pojedyncze bitwy, ćwiczenie się i trzeba jeść. Trzeba przestać być wątłym. I nabierać sił na rozwój. Ewangelia Mateusza 19:14. Lecz Jezus rzekł: zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. Bardzo ważna rzecz do Kościoła. Nie ganimy dzieci za to, że są dziećmi. Jest taka praktyka i tendencja, że jak człowiek rośnie i widzi młodszego w wierze, ty już musisz być taki jak ja. Nieważne. 2 tygodnie temu się narodził na nowo. Niemowlak, tak? Ale jest oczekiwanie i pouczania na grupach domowych, jaki to masz być. To dziecko jest. Przed chwilą nauczył się robić drącnika. To jego sukces. Pochwal go za to. Zauważ to. I nie zabraniaj mu przychodzić. Ale jest dzieckiem. Jeśli to definiujemy, oczywiście, tak? To nie chodzi o to, że teraz mówimy, on jest dorosły. Nie. Jest dzieckiem. Jest dzieckiem. Ma prawo. Dziecko się bawi, tak? I luz. I co z tego, że ty widzisz więcej rodziców? Dziecko to dziecko. Jak komunikuje dziecko? Po czym je rozpoznać? Mamo, daj. Tato, daj. Potrzebuję. Nie wiem. Na zeszyt, książkę, klawiaturę, telefon, spodnie, buty. I to jest prawidłowe. Dziecko nie może komunikować inaczej. Tak? Zobaczcie, w dzieciach nie ma jeszcze i nie powinno być przestrzeni odpowiedzialności za pewne sfery. Nie ma. Tylko, że to dziecko. Tak? Nie nazywamy tego dorosłością. To dziecko. Daj. Dziecko nie myśli kategoriami, co dołożyć do domu, co dołożyć do rodziny, tak? Tylko co od niej wziąć? Powtórzę, to prawidłowe. Dziecko tak ma myśleć, bo jest dzieckiem. Ale po tym rozpoznajemy, że dany człowiek to jeszcze dziecko, dziecko duchowe. I w Kościele jest tak samo. Tato, daj, bo ja tego potrzebuję. Tato, zrób to, załatw to. Ja, wokół mnie, dla mnie. To jest normalne. Musimy to widzieć i potrafić to nazwać. To tak wygląda.
teraz chcę wam też coś pokazać. W ogóle strefa odpowiedzialności jest zupełnie inaczej postrzegana przez rodzica i przez dziecko. Jest. Jeśli jakieś dziecko wyślesz do sklepu, zrobisz listę. Macie 15 pozycji. Kup to i to. Dziecko idzie, nigdy wcześniej tego nie robiło. Ha, jestem jak rodzic. Jestem dorosły. Chodzę na zakupy, wydaję kasę, generalnie decyduję, co kupić. Jestem dorosły. Jestem rodzic. Taką mam odpowiedzialność. Ale do głowy mu nie przyjdzie i słusznie zastanawiać się, skąd się wzięła kasa na to. Coś wam powiem, bo to jest fajny przykład, znowu się odwołam do Juliana. Kiedyś, ostatnio wspominaliśmy to, jak Julian był mały i gdzieś poszedł robić zakup, gdzieś poszedł z Lidą i ktoś powiedział, wiecie, to dziecko nie rozumie i to można kupić, tamto można kupić, to można kupić. I Lida zaczęła mu tłumaczyć, że no nie, wiesz, tutaj nie, bo to tyle kosztuje, tyle pieniędzy i to on tak patrzy, taki zdziwiony, mamo, ale babcia idzie do bankomatu i bierze. Świadomość dziecka, tak? Nie masz kasy, idziesz do bankomatu i bierzesz. Nie zastanawia się, jak się te pieniądze tam znajdą. Po prostu, tak? Masz problem, idź do bankomatu, nie? Ale to jest perspektywa dziecka. I to jest prawidłowe. Przecież on, co zaraz o tym powiem, nie mógłby myśleć innymi kategoriami. Bo jest dzieckiem. Bo jest dzieckiem. Ojciec ma zarobić. Matka ma zarobić. Co go to obchodzi? I tak samo jest w kościele. Dzieci krzyczą. Mam wielką służbę. Jestem wielkim sługą Bożym. Pierwsza rzecz. Jak ktoś tak krzyczy, to jest jeszcze dzieckiem. To potem rozpoznać. Jak ktoś musi tą wizytówkę wystawić ponad siebie, przed siebie, to dziecko jeszcze. Rozpoznać. I teraz rozmowa. Taka, co robisz. Ja nie szydzę teraz, absolutnie. Nie postrzegajcie tego tak. Tylko pokazuję jakby skalę. No, drukuję ulotki na wszystkie ewangelizacje. Super, tak? Jestem co tydzień na ewangelizacji. Świetnie, tak? I teraz chcę wam coś powiedzieć. Dziecko w związku z tym, że wcześniej było tylko młodsze, i tylko niemowlakiem, ono nigdy nie było bardziej rozwinięte niż jest w tej chwili. Dla niego to są Himalaje rozwoju. Himalaje służby. No bo wszystko jest największe. Nie było nigdy wyżej, tak? Żeby powiedzieć, że no coś to jest pomniejszego. Nie. I ono w taki szczery sposób będzie postrzegało, że to jest wielkie. Rodzic patrzy z boku, jeszcze niewiele czaisz. Ale dobrze, tak? Takie są prawidła. Tak to musi być. Tak się postrzegasz, generalnie, bo jesteś dzieckiem. Ale perspektywa widzenia rodzica nie polega na tym, że szerzenie królestwa to jest tylko raz w tygodniu udać się na jakąś ewangelizację. Ogrom zjawisk, które za tym stoją, jest dużo szerszy. Ale dziecko tego nie dźwignie i nie powinno dźwigać. Powinno dźwigać. Tylko pewne komunikaty, które są formułowane, jakby są w stanie jakby wyróżnić i zdefiniować dziecko. I teraz nie ma innej drogi, przyjaciele. Ani rodzic, ani dziecko tego nie przeskoczą. To tak ma być. Bo rodzic widzi z zupełnie innej perspektywy i nigdy nie będzie się w stanie porozumieć na tej perspektywie z dzieckiem, bo dziecko tego nie czai. Jest właśnie najbardziej rozwinięte w całym swoim życiu. To po prostu trzeba widzieć, tak, nazwać i ukierunkować dziecko na dalszy rozwój, żeby nie zostało na tym elemencie, że jest dzieckiem. W ogóle dziecko marzy o tym, żeby być dorosłe, tak? Nie ma świadomości właśnie, jaka dzieli różnica. To są te, wiecie, te pierwsze właśnie wyjścia na zakupy, pierwszy gdzieś tam samodzielny wyjazd, nie wiem, pociągiem, zostanie w domu, znaczy już jestem dorosły, żyję jak moi rodzice, tak? I tak to widzi, bo nigdy nie było wcześniej tak dojrzałe. Treny 5.13. Młodzieńcy musieli nosić kamienie młyńskie, a chłopcy się potykali pod ciężarem drzew. I to bardzo ważne. Zbyt duży ciężar gatunkowy przytłacza dzieci.
przytłacza dzieci, potykają się pod nim. A chłopcy potykali się pod ciężarem drzew. Za duża odpowiedzialność zbyt wcześnie, tak, nałożona na dziecko, może zabić jego prawidłowy rozwój. Bo jest niedojrzałe do tego. Nie ma wykształconych w sobie jeszcze funkcji. Pomimo, że duch jest zjednoczony Duchem Świętym. Ale większość procesów zachodzi w bani. Większość procesów zachodzi na etapie rozumu, emocji. A kręgosłup, tak jak powiedziałem, jeszcze jest wiotkawy. 1 Koryntian 13:11. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na mężem wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Czy Paweł, jak był dzieckiem, to on myślał, że on rozumuje jak dziecko? Nie. Dopiero jak dojrzał, spojrzał wstecz, mówi, kurczę, rzeczywiście. No wtedy myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko, mówiłem, i dziecko nie może myśleć inaczej. Żaden rodzic nie może też oczekiwać, że dziecko będzie mówiło jak dorosły. No jak? 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 Dziecko to dziecko. Jak dorośnie, będzie się prawidłowo rozwijało, spojrzy wstecz, zrozumie, zobaczy swój rozwój. 2 Koryntian 12:14. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych, bo nie dzieci powinny gromadzić majątek dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. To nie dzieci dbają o rodziców, tylko to rodzice wyposażają dzieci. Inne myślenie czy działanie jest patologiczne, tak? I nieważne, że dzieci czy to zauważają, czy doceniają, to nieważne. To rodzice wyposażają dzieci. Rodzice nie mogą oczekiwać, że dzieci ich zrozumieją i będą myślały tak jak oni. Podkreślę to jeszcze raz. To dorosły ma wiedzieć, że ma do czynienia z dzieckiem. To dorosły ma wiedzieć, że ma do czynienia z dzieckiem, tak? I musi to w ogóle rozmawiać z nim jak z dzieckiem. Galacjan 4:1. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika. Chociaż jest Panem wszystkiego. No, te słowa to są głębokie słowa. Ja nie zatrzymuję się na nich dzisiaj długo, bo zależy mi, żeby przejść przez całość materiału. Ale chciałbym, żebyście do tego wracali, żebyście się nad tym zastanawiali. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest Panem wszystkiego. Dziecko nie potrafi zarządzać. Nie umie jeszcze. Może się uczyć zarządzania od najprostszych obszarów. Posprzątaj swoje zabawki, ułóż odpowiednio rzeczy w szafie, tak? Ale nie określ strategię rozwoju kościoła na najbliższe 3 lata. W szafie posprzątaj. Rozumiecie? I nie wolno powierzać mu zadań ponad jego rozwój. Bo tak jak powiedziałem, ugnie się pod ciężarem drzew. Choć oczywiście niejednokrotnie dziecko będzie się tego domagało. Dlaczego? Dlatego, co powiedziałem wcześniej. Bo to Himalaja jego rozwoju. Jestem już dorosły. Ja miałem 12 lat, przyszedłem do mojej mamy i powiedziałem, że już jestem taką dojrzałą, dorosłą młodzieżą. Żałosne, wiecie. No? Nic nie czaiłem. Tak? Jakiś tam lekki wąsik się rzucił pod nosem. Się poczułem dorosły. Bo dziecko jest jeszcze za krótkie i nie widzi tyle, co rodzic. Widzi krótką. Krótką perspektywą. Piaskownica, koparka, piaskownica, koparka, piaskownica, koparka, piaskownica, koparka. Tak? Jego pokój, jego szafa to czasami cały świat. I to tyle o dzieciach. Trzecia grupa, którą wyodrębniłem, to młodzieńcy. Bo młodzieniec to takie trochę starsze dziecko. I warto to wyróżnić. Przeczytam pewien fragment. Myślę, że on jest bardzo istotny. Pierwsza Księga Królewska, 12 rozdział od 6 do 19. Wtedy król Rehabeam
zasięgnął rady starszych, którzy stawali przed Salomonem, jego ojcem, póki jeszcze żył, pytając ich, jaką radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi? Oni odpowiedzieli mu tak, jeżeli ty wystąpisz dzisiaj jako sługa tego ludu i usłużysz im, wysłuchasz ich i odezwiesz się do nich łagodnymi słowy, to będą ci służyć po wszystkie dni. Lecz on odrzucił radę starszych, której mu udzielili, a poszedł za radą młodzieńców, którzy z nim wyrośli, a obecnie byli w jego orszaku. I zapytał ich, jaką wy radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi, który prosił mnie, uczyń nam lżejszym jarzmo, jakie nałożył na nas twój ojciec. I rzekli do niego młodzieńcy, którzy z nim wyrośli. Powiedz tak temu ludowi, który rzekł do ciebie, ojciec twój uczynił ciężkim nasze jarzmo, lecz ty uczyń nam je lżejszym. Tak powiedz do nich, mój mały palec jest grubszy niż biodra mojego ojca. Otóż jeżeli mój ojciec nałożył na was ciężkie jarzmo, to ja jeszcze dołożę do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, ja chłostać was będę kańczugami. A gdy Jeroboam i cały lud przyszedł do Rehabeama dnia trzeciego, jak król polecił w słowach, powróćcie do mnie dnia trzeciego, odezwał się król do ludu twardo, odrzuciwszy radę starszych, jak im udzielili. I przemówił do nich według rady młodzieńców tak. Mój ojciec uczynił ciężki wasze jarzmo, lecz ja dołożę jeszcze do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, lecz ja chłostać was będę kańczugami. I nie wysłuchał król ludu, gdyż takie było zrządzenie Pana, by utrzymać w mocy słowo Jego, jakie wyrzekł przez Achiasza z Cyro do Jeroboama, syna Nebata. Gdy wtedy cały Izrael widział, że król ich nie wysłuchał, dał lud królowi taką odpowiedź. Nie mamy nic wspólnego z Dawidem. Nie mamy dziedzictwa z synem Isajego. Do namiotów swoich, o Izraelu. Teraz troszcz się ty o swój dom Dawidzie i rozszedł się Izrael do swoich namiotów. A Rehabeam królował tylko nad synami izraelskimi, którzy mieszkali w osadach ludzkich. Wtedy król Rehabeam wyprawił Adonirama, który miał nadzór nad robotnikami pańszczyźnianymi, lecz cały Izrael zadłubł go kamieniami na śmierć. Wówczas król Rehabeam wsiadł spiesznie na swój wóz i uciekł do Jeruzalemu. W ten sposób odpadł Izrael od domu Dawidowego aż po dziś. Oddanie władzy decydującego głosu lub zarządu młodzieńcom może wywołać negatywne skutki na bardzo długi okres. Trwałe, negatywne skutki. To bardzo czytelny przykład, nawet jeszcze nie trzeba go komentować. Młodzieńcy mają to do siebie, że domagają się władzy, domagają się decydującego głosu, domagają się zarządu, ale nie mogą, nie mogą, bo są młodzieńcami. Zaraz ich scharakteryzuję. Młodzieniec patrzy wąsko, znowu, chociaż jest przekonany, że patrzy szeroko, to jest to samo, co z dzieckiem. Młodzieniec nigdy nie był tak dojrzały. Znowu, to są jego Himalaje. Jak patrzy, jak był dziecięcy, mówi, kurczę, no nie no, teraz to ja już jestem gość. Widzę wszystko, wiem wszystko w ogóle, jestem silny, młody w ogóle, no pojadę w ogóle z nimi, ja wiem, ja zdecyduję. Młodzieńcy patrzą z perspektywy swojej pozycji. Zazwyczaj nie ma w nich ugruntowanej, miłosnej postawy i perspektywy proroczej, bo patrzą ze swojej pozycji, tak? Przez pryzmat swojej osoby i często też wygody. Wygody. Bo to jest jeszcze nieukształtowane. To jeszcze wszystko na poziomie duszy i ciała jest takie kruchawe. Hioba 20:11. Chociaż jego członki są pełne młodzieńczej siły, jednak musi ona spocząć z nim w prochu. Młodzieniec staje się silny. Młodzieniec jest silny, jest w stanie toczyć zwycięskie bitwy z diabłem. Widzi to. Uderza w diabła, pokonuje go. I to go czasami przerasta. Przerasta go to, co widzi. Poza siłą fizyczną, za siłą fizyczną, za przeganianie diabła tu i tam, nie ma jeszcze odpowiedniego rozwoju, również w sferze emocjonalnej. Jeszcze nie, tak? Ma mocne pojedyncze ciosy, mocne, bo to młodzieniec, ale głowę słabą. Pamiętacie Andrzeja Gołotę? Kilka razy walczył o Mistrzostwo Świata.
Nie mógł być mistrzem świata. Bo nie miał głowy. Był takim młodzieńcem. Może nie był najbardziej finezyjnym bokserem, ale potrafił uderzyć. Ale nie nadawał się na zwycięzcę. Bo był młodzieńcem. Młodzieńcem. Uciekał z ringu albo bił poniżej pasa. Przerastało to jego głowę. Silny cios, który mógł wyprowadzić. Po pierwszej rundzie nie wracał do ringu, nikt nie wie, o co chodzi. No nikt nie wie, bo kosmos w głowie. Młodzieniec. Hioba 33:25. Jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swojej młodości. Właśnie młodzieńcowi imponuje jego młodzieńcza siła. Bo to jest fajne. Bo gdzie nie pójdzie i będzie chciał, jeśli będzie tylko aktywny, nie będzie bierny, to będzie kopał diabła w tyłek. Bo już ma to wszystko, z tej strony, te wszystkie rzeczy, ma już prawidłowo w ogóle ukształtowane, tak? Pomodli się, sól, tak? Zwycięstwo. Więc on ma frajdę, frajdę w tym. Przypowieści Salomona 22:15. Głupota tkwi w sercu młodzieńca, lecz rózga karności wypędza je stamtąd, tak? Tak jak powiedziałem, głowa młodzieńca jest jeszcze słaba. Potrzeba mądrości rodzica, opiekuna, tak? Aby nie odpuścić, potrzeba też konsekwencji, żeby się nie zachłysnął wygranymi bitewkami. Zobaczcie, w szeroko rozumianym kościele tak się często mówi. Ludzie właśnie, o tam, a wiesz, tu poszedłem, tu kopnąłem diabła, jestem mąż Boży. Ale widzisz, że w głowie mega niestabilność, tak? Rodzic musi pomóc, no, wyplenić głupotę z głowy. Izajasza 40:30. Młodzieńcy ustają i mdleją. Młodzieńcy nie są stabilni w swoich decyzjach. Nie są stabilni. To jest tak, łatwo się zapalają, bardzo łatwo, i bardzo szybko się wycofują. Bardzo szybko. Czasami rozmawiasz z kimś, posłuchaj, o, pan mi obiecał, już teraz mam objawienie, słuchaj, normalnie jak tornado zleciało, się do tej pory kopałem, teraz przyjąłem, w ogóle idę w lewo, nie? Spoko. Za tydzień się widzę. Jak tam ta twoja droga w lewo? Co? Jakie lewo? Jakie lewo? Stary, w czwartek normalnie pan do mnie przyszedł, miałem takie objawienie, idę w prawo. To jest norma. To jest norma u młodzieńców. Głowa słaba, decyzje niestabilne. Bo wiele rzeczy odbywa się na płaszczyźnie emocjonalnej. Na płaszczyźnie wychodzenia z deficytów, z poniżenia, z dowartościowywania się. To się wszystko gdzieś tam przenika i ma wpływ na tą głowę. Drugi Tymoteusza 2:22. Młodzieńczy zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Porządliwości targają sercem i duszą młodzieńca. Porządliwości. I teraz tak, bo to trzeba dobrze zobaczyć. Tu nie chodzi tylko o pożądanie rzeczy tego świata, tak? Tu chodzi czasem wojna dla samej wojny. Pójdę tam, rzucę granat, nie? B. Coś Jezusa? Nie. A Afryki chcesz? Nie. Bo taki miałem impuls teraz. Taki miałem impuls, nie? Wejdę, z buta wjeżdżam, wygłoszę, nasram tam, generalnie coś zrobię, nie? Mam plan. To charakteryzuje młodzieńca, jak jest normalne. To jest normalne. W mniejszym lub większym stopniu, ale tak może być. To jest też siła tej młodzieńczości, o której się mówi. Tylko trzeba jakby to odpowiednio wszystko ukierunkować, tak? Bo to są te zachowania czy emocje, które trudno tej osobie czasami zapanować. Joela 3:1. A potem wyleje mocno ducha na wszelkie ciało i wasi synowie, wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Młodzieńcy mają widzenia. Mają widzenia. Tylko, że one są czasami jakby nieadekwatne do ich rozwoju osobistego. Ale one są.
One są. I to są jakby masowo. I teraz ryzyko, które jest, to jest to, że młodzieniec się zachłyśnie, dowartościowując się, że Pan działa przez niego. On się tym zachłyśnie, wiecie. I później są takie rozmowy, nie? Ale co ty chcesz? Pan przeze mnie działa. Mam tyle świadectw. To jest taka typowa argumentacja gdzieś tam młodzieńcza jako usprawiedliwienie swojej dojrzałości i obejścia prawdy. Ślizgnę się na tym, że Bóg przeze mnie działa, tak? I w ten sposób uzasadnię, że jak zadziałał przeze mnie 4 razy, to w tej sytuacji nieważne, co ty mówisz, rodzicu duchowy, ale ja mam rację, bo jestem młodzieńcem. A jak nie, to z buta gady. Dobrze. Dorośli. Ale dorosłych dzielę na 2 kategorie. Teraz chwila o dorosłych, ale jako o młodych rodzicach, czyli jeszcze nie ojcach i nie starcach. Młodzi rodzice. Hebrajczyków 11:24. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by zwano go synem córki Faraona. Tak naprawdę to dopiero dorosły człowiek jest w stanie w pełni zrozumieć swoją tożsamość. W pełni. Nie samą teologię, bo teologię słyszy już niemowlę, ale przeżywalność w zakresie też swojego życia, tej właśnie tożsamości, to na tym etapie powstaje pewna głębokość. To wytwarza. I to zaczyna być widać, tak jak było widać w życiu Mojżesza. Jak był dziecięciem, to miał fajną królewską tam faraońską piaskownicę, nie? Było spoko. Tam się bawił generalnie z nimi, było ok. Jak był młodzieńcem też, był dostęp do kasy, do szkoły, do wszystkiego. Ale kiedy dojrzał, to już mu to nie imponowało. Już to nie miało wartości. Realna tożsamość na poziomie położenia i poświęcenia swojego życia stała się skarbem. Hebrajczyków 5:14. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Długie używanie, przyjaciele, to jest doświadczenie, którego nie da się pominąć w rozwoju. Nie da się pominąć w rozwoju doświadczenia. Wyćwiczone władze poznawcze to nic innego jak mądrość i właściwa perspektywa prorocza. Mądrość i właściwa perspektywa prorocza. Hebrajczyków 11:23. Przez wiarę Mojżesz był ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ wiedzieli, że dzieciom było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. W przypadku dorosłych, inaczej niż w przypadku młodzieńców, tak? Dorośli są mądrzy w swoim postępowaniu i odważni. To idzie w parze. Odwaga idzie z mądrością. To, co wyróżnia młodzieńców, to odwaga. Ale brakuje tam jeszcze mądrości, która popatrzyłaby doświadczeniem, szerszą perspektywą, tak? Brakuje jej. Jest, widzenie u młodzieńca jest węższe. Natomiast dorośli mają jedno i drugie. I teraz ostatnia kategoria, bo tą 4 celowo wyodrębniłem, ale teraz chcę przejść do 5 kategorii. To są ojcowie i to są starcy. Bo tak naprawdę w wielu miejscach, kiedy Biblia mówi o tym, to mówi o tym samym. Raz mówiąc jako o ojcostwie, raz prezentując jako starców, jako dojrzałe ojcostwo. Ale zacznijmy od początku. Efezjan 3:14-15. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Ojcostwo to pierwotyp prawidłowego rozwoju
i prowadzenia ludzi we wszystkim. We wszystkim. Totalnie we wszystkim. To jest pierwotyp rozwoju i prowadzenia ludzi. Ojcostwo jest duchowe, tak? To w nim jest właśnie tak. Z niego można czerpać tą siłę, moc, mądrość, odwagę i tak dalej z niego. 1 Jana 2,13. Piszę wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. To ojcowie mają najgłębsze objawienie Boga. Ojcowie. Te wszystkie etapy, które przeszli wcześniej, powodują, że najbardziej znają jego jakby istotę, jego osoby, jego charakter. Nie jest to już tylko wiedza. Jest to też mądrość, doświadczenie, perspektywa prorocza. Ewangelia Jana 16,32. Oto nadchodzi godzina, że się rozpraszycie i że mnie samego zostawicie, lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Ojciec jest zawsze z dzieckiem. Mówię prorocze. To nie znaczy, że fizycznie on zawsze jest. Musimy to widzieć, to wszystko, co dzisiaj mówię, to musimy widzieć prorocze. Zasila je, kiedy potrzeba, wyposaża je, kiedy trzeba, uczy, ochrania, motywuje, tak? Studzi w emocjach, kiedy trzeba. Jest. W zależności od tego, czego wymaga sytuacja. Nie zawsze jest to tylko głaszczenie, uczuwa nad prawidłową drogą rozwoju i nad związkiem z tym, aby dziecko było posłuszne prawdzie. Ale jest jedna rzecz, która jest ważna. Druga Królewska 14,6. Nie poniosą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców, lecz każdy za swój grzech śmierć poniesie. Ojcowie nie ponoszą odpowiedzialności za wybory i decyzje dzieci. Nie ponoszą tej odpowiedzialności. Kierunkują, są blisko, ale nie dźwigają tej odpowiedzialności. Bo co charakteryzuje w tym obszarze dzieci? Atak na ojca. A że ojcostwo nie ma płci i matka to też ojciec, tak? To nie ma znaczenia, czy na matkę, czy na ojca. To przez ciebie! To ty jesteś winien! Dlaczego mi nie powiedziałeś? Przepraszam bardzo, 1000 razy ci mówiłem. Nie mówiłeś! Nie, w swoich młodzieńczych zapętach. W przekonaniu o tym, że twoje Himalaje to prawdziwe Himalaje, stwierdziłeś, że to nie jest istotne. No i teraz są jakieś konsekwencje, tak? Te konsekwencje dotyczą ciebie. Owszem, ojciec podniesie, pokaże, poinstruuje, tak? Ale konsekwencje są. Dlatego warto słuchać ojców. Przypowieści Salomona 17,6. Koroną starców są synowie synów, a chlubą dzieci są ich ojcowie. Dojrzałą mądrość, tą ojcowską mądrość, rozpozna się po kolejnych pokoleniach, które ukształtowała i wychowała. To widać. To jest trwały ślad, który jest. To jest dotykalne. Dotykalne. To można zmierzyć. To czyny i dokonania, a nie tylko słowa, przemawiają za ojcami. Bo nie tylko wiedza, tak, ale praktykowana wiara, realne czyny, działania. To po tym widać owoc realnego ojcostwa. Pierwsza Mojżeszowa 48,15. I błogosławił Józefowi mówiąc: Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izajak trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy. Ojcowie wyznaczają kierunki. Ojcowie wyznaczają trendy. To nie są tylko zadaniowcy. Oni widzą dalej, szerzej. Oni są strategami. I dalej się z tym wiąże. Przypowieści Salomona 20-28. Nie przesuwaj dawnej granicy, którą ustalili twoi ojcowie. To rodzic, ojciec wyznacza ramy, w których dzieci mogą się bezpiecznie poruszać. To ojcowie wyznaczają te ramy. Pomimo, że
Dzieci często chciałyby to widzieć więcej, chciałyby to widzieć inaczej, tak? Po swojemu. Przez pryzmat wygody, tak jak mówiłem, młodzieńcy. Przez pryzmat cielesności, dzieci. Nie myśl o tym, co na świecie. Mówi ojciec, ale to takie ciekawe. A później zajmą. Nie mów niewiary, tak? Ojejku, ojejku, wiesz, takie były okoliczności, tak no to szarpnęło i tak mnie to wzburzyło. Nie śpi przed ślubem. Oj tam, przecież mam Ducha Świętego. Ojciec wyznacza ramy. W tych ramach jest bezpiecznie. W tych ramach dziecku nie stanie się krzywda. Objawienie Jana 4:4, przyjaciele. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, nie niemowlaków, nie dzieciaków, nie młodzieńców, nie młodych dorosłych, starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. To starcy, to ojcowie zasiadają na tronach i oni najbardziej rozumieją charakter Boga i doświadczają Go. I teraz nie da się przejść przyspieszonego kursu starzenia się. Nie da się przejść. Nie ma takiej możliwości. Znowu nawiążę do wiedzy. Wrok można posiąść jakąś wiedzę i to jest bardzo ważne. Tylko tą wiedzę później trzeba przerobić, przeżyć, ugruntować w ogóle w sobie, tak? Każdy potrzebuje doświadczenia. Każdy. Wiedza, to wiecie, jak jest podejście do wiedzy, nie? Każdy w szkole miał matematykę. Coś tam trzeba było zrobić, jakiś sprawdzian, klasówka. Trzeba było skończyć tą szkołę, trzeba było coś tam się nauczyć, nie? Jeden chętny, drugi mniej chętny, tak? Jakąś tam wiedzę przyswoił. Ale jak pójdziesz do sklepu później i cię rąbną na 100 zł, to natychmiast ta wiedza, która była wcześniej, ożyje w tobie. I następnym razem będziesz już zupełnie z innej perspektywy do tego podchodził. To już nie będzie tylko jakaś wiedza pod sprawdzian, tylko to będzie praktyka życia. Praktyka życia. Grabisz ze 100 zł. I coś wam powiem teraz. Osobistego. Starość jest passé. Również w kościołach. Trzecia Mojżeszowa 19:32 mówi tak. Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. Tak, w ten sposób okażesz swoją bojaźń Bożą. Jam jest Pan. Dla wielu dzieci i młodzieńców to nadal zbyt wiele. Proroczę to, jakby oglądajmy. Zbyt wiele. Szacunek dla ojców, on nie może być towarem deficytowym w Kościele, bo ojcostwo to skarb Kościoła. To skarb. To jest realny, realny skarb. I teraz powiedziałem, że powiem wam, podzielę się z wami osobistymi przemyśleniami. Wiemy, że pierwsze jest zawsze to cielesne, tak? Tak. Poglądajcie to proroczo, teraz co mówię. Ludzie generalnie w aktualnych czasach bardzo dbają o swój wygląd, o swoje ciało. I to jest indywidualna sprawa. Nie dotykam tego, tak? To zawsze chodzi o intencje ludzi, tak? Zawsze chodzi o ich serce. Mówiliśmy o tym wiele, jakby nie oceniamy tego przez pryzmat zewnątrz i ewentualnie dojrzałość. Ale tak jest, tak? I teraz tak ostatnio trochę analizowałem to wszystko. Też trochę starości duchowej. Ja nie jestem przywiązany do mojego ciała, wiecie? Nie jestem przywiązany do mojego ciała i nie będę się odmładzał. Bo nie jestem swoim ciałem. Nie będę się
odmładzam. Starość, mówię prorocze cały czas, starość jest piękna. W starości jest moc, w starości jest mądrość. Ale jest pasem. Nie boję się starości. Mówię to zupełnie świadomie. Nie mówię o niedołężności, mówię o starości. Tak naprawdę w wielu ruchach odmładzających się zapisane są albo młodzieńcza pożądliwość, albo chęć podobania się wszystkim, co charakteryzuje młodzież duchową, albo lęk przed starością. Lęk przed starością. Nie ocenimy tego zewnętrznie. Powtórzę to po raz kolejny. Bo tu chodzi o serce i o intencje człowieka. Dzielę się sobą teraz. Jedno jest pewne. Dojrzały człowiek nie szuka swojej siły w ciele. To nie jest, nie tu jest jego głębokość. Nie tutaj. Nie wierzę w coś takiego, że można w ciele się odmładzać, a w duchu dążyć do tego, żeby być starcem. Uważam, że to jest dom rozdwojony, który nie ostoi się. Że jeśli tak jest, to jest jakiś problem. Starość jest piękna. Starcy siedzą na tronie. Jeśli jesteśmy ukierunkowani na wieczność, nie postrzegamy życia oczami ziemskimi, to dostrzeżemy i zrozumiemy. Nie boję się starości, tylko za nią podążam. Myśląc i rozważając tak naprawdę o wieczności. Ale to była taka wrzutka. Duchowe ojcostwo, jakby kończąc ten temat, to jest z perspektywy ojca wzięcie odpowiedzialności za właściwy rozwój dzieci. A za ich rozwój, tak? Za ich rozwój. Jeśli nie posłucha, bo ma wolną wolę, to tak jak powiedziałem, sam swój ciężar poniesie. Ale ojciec bierze na poziomie serca, na poziomie indywidualnego swojego życia odpowiedzialność za właściwy rozwój dzieci. Duchowy ojciec prezentuje dziecku Boga, określa proroczy kierunek, wychowuje, czyli uczy i motywuje, wypycha do przodu, aby to przerosło, prezentuje, jak to już było, ochrania, modli się, jest kapłanem i wstawiennikiem. Zmierzając do końca, jeszcze powiem taką ostatnią rzecz. Ojcostwo to niekoniecznie jest popularność. Jest taki aktor, narodzony z Bożego Ducha, podobno tak przyjmuje, bo tak się mówi o nim, Dwayne Johnson. To jest aktor, widziałem jakieś zestawienie agencji w Stanach. Jest od kilku lat, ma swoje 5 minut. Jest najlepiej opłacanym aktorem w Hollywood. Dostaje najwyższe gaże za film i za reklamę. Ostatnio Julita pokazała mi pewną reklamę Dwayne'a Johnsona. Ma masę pieniędzy. Szklaneczka tequili, butelka tequili. Spotkajmy się i odprężmy przy tequili. To nie ojciec. Prawdopodobnie, ja nie podważam tego, on może być narodzony z Bożego Ducha, ale to nie ojciec. Ojciec z takiego miejsca wpływu troszeczkę inaczej podszedłby do zagadnienia. Przyjaciele, kończę. Celem tego, co chciałem powiedzieć dzisiaj, chciałem się z wami podzielić, jest diagnoza. Wydaje mi się, że jak we wszystkim, diagnoza jest bardzo ważna, aby nazwać, zobaczyć precyzyjnie swój etap rozwoju po to, aby właściwie się ukierunkować. Kierunkować się. Aby podjąć właściwe decyzje, tak? I abyśmy wszyscy szli do przodu. Amen. Amen.